Siema mordeczki, łos dupka z tej strony, wasz ulubiony zjeb z internetu. A tak poważnie mordy, słuchajcie, nie grzeją, więc się ubrałem w kożuch, bo wiecie, nie stać mnie na ogrzewanie, więc się ubrałem w kożuch. A tak poważnie wychodzę sobie i zobaczyłem film Lorda Kruszchwila oraz wczoraj na żywo widziałem, jak góral opier papier włosy na łyso za 2000 z donatów. Dawidek mu tam wpłacił pieniądze jakiś i góral się obciął na łyso. Wygląda jak gangus. Słuchaj, Lord Kruszwil, mówisz o celach charytatywnych, że 100 tysięcy przeznaczasz na cele charytatywne. Mam dla ciebie pomysł. Słuchaj, a może po prostu ruszysz dupę i pojeździsz po szpitalach, po domach dziecka, i po innych takich miejscach, gdzie dzieci naprawdę są same i na przykład potrzebują jakiegoś uśmiechu, wsparcia ludzi medialnych, takich jak ty na przykład. Co za pomysł? Pomysł jest taki, żeby wziąć te 100 tysięcy, nie rzucić komuś po prostu, tylko na przykład kupić jakieś maskotki. Ktoś powie, o, po co dziecko maskotka? Wyobraź sobie, wchodzisz do dziecka, dajesz im maskotki, które zawsze będą przypominały im, że ktoś o nich pamięta. Druga sprawa, można pomyśleć o czymś innym, na przykład jak pojedziemy do szpitala, o, ktoś powie, o, a ten coś chce jeździć. Nie. Miło by było, bo ja wiem, znam takie miejsca i miło by było, żeby połączyć zjeba, który mówił, że Adbuster był na legalnych środkach i zawsze mówił o celach charytatywnych, pojeździć po tej walce i rozdać maskotki, uśmiech i pozytywne wibracje dzieciakom, które naprawdę czują się samotne. Mają na przykład depresję, czują się niedocenieni, czują się osamotnieni. Lord Kruszwil, wchodzimy w to czy nie? W sumie jesteś ze Szczecina. I co to ma wspólnego? Bo uważam, że ludzie ze Szczecina są spoko. Zobaczcie. Meduza się teraz przeprowadza do Szczecina. Ferrariemu, jak mówiłem, żeby się przeprowadził na pierwszą walkę, już tam trenował, to nie chciał, a teraz się też przeprowadza. Więc Lord Kruszwil, robimy akcję dla dzieciaków, ale taką porządną. Jeździć z kamerą, pokazywać uśmiech dzieci i pozytywne wibracje. Akurat niedługo będą święta. Ktoś powie, jak niedługo, jak mamy październik. Ale myślę, że po walce można poświęcić na to miesiąc czasu i jeździć do dzieciaków. Co wy na to? Dobry plan?